No to trzeba przyznać, że w dalszym ciągu plaga jest bardzo, ale to bardzo, bardzo potężna. Kurczę, mógłby teraz wbić sobie na spokojnie i to wszystko zniszczyć. Ale tylko do tego jednego punktu, to nie wiem, czy to jest warte. Na pewno warto by było przejąć pozostałości, które tutaj są. No, ale trzeba przyznać, że całkiem spory supply mają. 1000 ofiarodawców jest Neltarium. O, nice. Sobie nie dziwię się, przecież on ma całe 15 punktów kontrolnych. Dwarfy też mają całkiem sporo, ale nic sobie z tym nie robią. Są głupie. Tak, to jest pierwszy raz, kiedy naprawdę nie lubię krasnoludów. Nigdy wcześniej nie miałem czegoś takiego, żebym mógł nie lubić krasnoludów. Jest mi przykro, to tak niezmiernie. Ja się dziwię, że ci krasnoludzie w ogóle nie poszli na południe. I nie zabrali tego, co ich. The fuck. A co się dzieje właśnie u Kil'jaeden'a? No, zebrał się ze swoimi wojskami i se czeka. We must take door, friend. End point! No, przydałoby się. Wysłuchajcie mego wezwania! Ale właśnie i tak właśnie czekaj, bo to jest od 19, około 200 i 3500 HP. Atakują miasto naszych braci! A jak u tego? No. Wygląda na to, że Neltarion nadal przedstawia się jako ten lepszy, silniejszy. Bo to mamy około 140, no ale pancerza więcej, ale chyba ze względu na jakieś bonusy. A nie, no ma 17 pancerza, to już jest więcej. No i podobną ilość hapeków. Jestem ciekaw, na co tak czekają, co tak będą długo robić. To już trochę. To jest trochę w chuj nudne. Dobra, przyspieszamy wszystko. Atakują miasto naszych braci. Ale że co? A, znowu się wysrali, kurde, atakują tereny Lordaeronu. A to już jest. To już naprawdę jest nudzenie, bo to jest. A może nawet nie tyle jest nudzenie, co. Fakt odbierania wszystkich pieniędzy, wszystkich możliwości zarobkowych. Właśnie odcinają kulcy, odcinają Forsakenów. Legion start attack Dwarves and Twilight. We didn't must fight. Why should I? Because they have more control points, they are weak as hell. You so versus me, you can't win. So destroy them. Legion, fuck Scourge. Kurwa, co za dziecko pierdolone. Ha, very funny, Scourge. Yeah, and when I kill them, who will kill you? Fuck, Kurt. Idiot. Fuck, Scourge. I am a motherfucker. Stwierdzam, że gracz bad jest naprawdę prawidłowy co do jego niko, jest naprawdę bad. Ale ty jesteś Aimerem nawet, kurwa, w tobie nie ma nawet za grosz Aimera. Jesteś gównem. Tylko tyle jesteś w stanie zrobić, gówno. Naprawdę. Atakują miasto naszych braci!
Ponad cele gry nic nie robią. Mają upgrade 6 na 6 i co z tego? Przegrywają. A Arthas będzie musiał zaraz się teleportować i pomóc. A oni dalej stoją. Ja się nie dziwię, że oni przegrywają. Nic nie robią. Nic. Tutaj też nic nie robią. Wow, ma strzelców. Wow. Stary, kurwa, imponujesz mi. Będziesz, kurwa, biegał i umierał. Zajebiście. Atakują miasto naszych braci. Akurat to dla mnie ważne. To mnie ciekawie, co się dzieje. Jakimi idzie. No, Deltaryn ma już troszkę trudniejszą sytuację, bo Kil'jaeden wszedł do walki. No, i na szczęście przyszły wojska z północy. No, bez tego to naprawdę słabo. Ja i teraz będziesz nim spierdalał cały dzień. Ja, bo dla mnie tutaj zwycięstwo faktycznie Skeltuzad. Pokazuje, że jest w stanie zniszczyć wszystkich bez problemu. O kurde. Ale tutaj akurat daje się bić w dupę. Zostaliśmy zaatakowani. To trochę niepomyślane, ale cóż. Dlaczego? Myślałem, że oni budynki niszczą. Poor Legion. Wow. Powiedział gówno warty krasnolud. Orlagion! Wow! Będę go hejtował, naprawdę nie cierpię gościa. Jest głupi. A to się jak zwykle nic nie dzieje! Dwa najlepsi gracze, którzy zostali do końca nic robią przez całą grę. Brawo. Dzięki Kel'Thuzad już praktycznie, nie wiem, nudzi się, bijąc cały czas to samo, wygrywając cały czas to samo, oni spierdalają, bo nie są w stanie nic zrobić. Cóż, Selavi. Teraz on sobie zbiera wszystkie punkty kontrolne i będzie rozpierdala wszystko, co się... Ja pierdolę, fuck scourge! Zamknij mordę, kretynie, bo już naprawdę nie mam cierpliwości do takiego przypierdolańca jak ty. Jesteś słaby, jesteś głupi i jeszcze kurwa nawet wrzucać ci umiesz. I'm trying pretty hard. Ale on jest lepszy, no zrozumcie to. Wasze połączone siły nie są w stanie nic zrobić, bo to jest tak naprawdę od początku gry koalicja trzech grup. Forsaken, Kult i Scourge. Kurzacie się na jednego, a oni walczą w trójkę, razem. Czego wy nie robicie i wy nie zrozumiecie tego do końca kurwa waszej dni, tym bardziej, że nie umiecie nawet kontrolować więcej niż jednego bohatera. O, fuck dwarfs, no dobra, no, zajmuj go. Pokaż co potrafisz, bo naprawdę kurde widzę, że jesteś głupim sfelem i nawet tego nie potrafisz. Atakują miasto naszych braci. Brawo, Taurizia, jesteś totalnym gównem. Jesteś głupi. Jesteś głupim gównem. Jesteś żałosnym głupim gównem, który tylko potrafi krzyczeć. This is GG. You can't end this. Fuck Scourge, fuck GG, you can't end this. I must see a light back here. Kretyn. 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 Jak chuj. Dobra. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że byliście, za to, że oglądaliście te wszystkie części tej rozgrywki. To było półtorej godziny całkiem fajnych rozgrywek, fajnych walk i niestety Dark Iron Watch to jest kretyn, więc jeżeli to oglądasz, to uwierz mi, jesteś kretynem, ale i tak zakładam, że to jest obcy krajowiec, więc uwierz mi, jesteś kretynem. Dlatego bardzo się cieszę, że oglądaliście i mogliście usłyszeć, że Dwarf jest kretynem. A jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się nie podobało, to zostawcie łapkę w dół, wpiszcie komentarz, że Dwarf jest kretynem. No i... Piszcie, co byście chcieli oglądać na moim kanale.
bo może bym chciał nagrywać coś troszkę też innego niż tylko Warcraft 3. Warcraft już fajny, ale nie na cały czas, bo ja rozumiem teraz Ignacego. Ja mu się to znudziło i po prostu żygał już tym. I nie wiem, jak można, kurde, cały czas robić jedno i to samo. To jest cały czas to samo. Ja tutaj nie widzę nic nowego. Ja mógłbym opowiadać o lore, ale po co? Bo to są już dwie osoby, które przynajmniej to robią. Jest Niedźwiedź i jest Nexus, którzy opowiadają o lore. Więc po co jeszcze trzecia osoba? No, jest jeszcze Drwala Rembajo, który też opowiada trochę lore. Więc why should I do this? There is nothing new in this. Nothing. Nic nowego. Dobra. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. A Krasnolud jest idiotą.